3 września 2020 roku, godzina 7 rano, Nowy Jork, Brooklyn. Richard Watts wchodzi do swojego gabinetu w prężnie rozwijającej się firmie budowlanej i klnie pod nosem. Na jego biurku znajduje się plik kopert. Do jasnej cholery, przecież te papiery już dawno powinny być w banku. Dlaczego nikt ich wczoraj nie wysłał? Przecież bez tej dokumentacji nie dostaną kredytu i nie będą mogli rozpocząć realizacji znaczącej inwestycji. Bez tego cofnięte zostanie pozwolenie na budowę, a inwestor się wycofa. Energicznym ruchem zgarnia papiery z biurka i udaje się na parking. Tam wsiada do swojego luksusowego auta i jedzie w stronę najbliższej filii banku. Oddział jest jeszcze zamknięty. Watts z lekkim skinieniem głowy wita się ze strażnikiem. Dylan Smith jest ochroniarzem niewielkiej filii banku na Brooklynie od 5 lat, czyli dokładnie tak długo, jak interesuje się sztukami walki. Rozpoczął tę pracę szukając emocji podobnych do tych z filmów akcji. W związku z kilkoma młodzieńczymi wybrykami i dość tłustą kartoteką, na którą zarobił sobie jako nastolatek, nie chcieli przyjąć go do policji. Póki co praca ta okazała się być wielkim rozczarowaniem. Zamiast emocji spotyka go na co dzień 8 godzin otwierania drzwi staruszkom i witania inwestorów, takich jak ten niecierpliwy biznesmen nerwowo przestępujący z nogi na nogę. Nie dostanie się do środka, dopóki nie przyjdzie kierowniczka z kluczami. Sarah Pattern szybkim krokiem podeszła do przeszklonych drzwi i wyuczonym odruchem wybrała z pęku kluczy te odpowiednie. Uśmiechnęła się do Dylana, po czym przeszła przez lobby banku w stronę przejścia dla personelu. 5 minut później zasiadła za ladą obsługi klientów, a bank zaczął wypełniać się interesantami. Nerwowy mężczyzna w garniturze, który był tu jeszcze przed otwarciem, nie stanął pierwszy w kolejce. Wyprzedziła go czarnoskóra kobieta, trzymająca za rękę 7-letnią dziewczynkę. Rebecca Alister podeszła do lady. Drżącą ręką podała pomiętą kopertę z pieniędzmi na ratę kredytu. Kwota nie była wystarczająca na pokrycie całości. Z jej kieszeni wystawało złożone na 4 pismo z prośbą o odroczenie procedury komorniczej. Matka wychowująca samotnie 7-letnią córeczkę, teraz płaczącą i znudzoną, uczepioną lewej ręki matki, musiała za chwilę iść na pierwszą zmianę do restauracji. Właściwie to już była spóźniona. A potem druga nocna zmiana jako sprzątaczka w pobliskim hotelu. Robiła wszystko, co w jej mocy, by bank nie odebrał im mieszkania. Metalhead. Otwierasz oczy i widzisz przed sobą czystą, wypolerowaną podłogę, gładkie ściany i słyszysz plaśnięcie jakby upadających papierów. Okej, rozglądam się po pomieszczeniu i co dokładnie widzę? Widzisz tutaj sporo ludzi. Czystych, ogolonych, kobiety uczesane, fryzury w porządku. Przed sobą widzisz czarnoskórą kobietę odwróconą do ciebie plecami. Zdaje się, że stoi w kolejce. Rozglądasz się i dostrzegasz, że masz na sobie garnitur. Widzisz, że stoisz w kolejce do jakiejś lady, za którą stoi kobieta, za którą siedzi kobieta i obsługuje ludzi. Rozglądając się dalej po pomieszczeniu, widzisz, że to jest coś w stylu holu, albo może lobby. Przeszklone ściany, przeszklone drzwi. Przy drzwiach stoi mężczyzna, przyglądający ci się uważnie. Ma na pasku broń. Ubrany jest w mundur i ma taką niewielką odznakę na piersi. Okej, mam przy sobie jakiekolwiek papiery, pismo, cokolwiek? Ten dźwięk plaśnięcia papierów o ziemię to były właśnie upadające z twojej ręki papiery. Dobra, schylam się po nie. Kiedy się ocknąłeś, po prostu twoja ręka to puściła te papiery i spadły na ziemię. Widzisz koperty. Na nich jest adres banku. Wiesz, że to jest adres banku, bo
pierwsze jest to adres, a po drugie jest zatytułowany bank. A z drugiej strony jakaś nieznana ci nazwa i też jakiś adres. Mały symbol dźwigu i kilku cegieł sugerowałby, że jest to jakaś firma budowlana. Dobrze, więc czekam w kolejce, aż ta czarna kobieta zwolni miejsce, żebym mógł zapłacić prawdopodobnie kredyt lub jakiś rachunek. Widzisz, że zajmuje jej to sporo czasu. Właśnie wyciągnęła z kieszeni jakiś papier, kładzie go na ladzie, lekko drżącą ręką i głos jej drży. Przy okazji jakaś dziewczynka pląta ci się pod nogami, krzyczy, jest nerwowa i znudzona. Stukam te kobiety w ramię i mówię: przepraszam, siostro, mogłoby się uspokoić swoje dziecko? Albowiem jest to miejsce, w którym ludzie chcieliby mieć troszkę ciszy i spokoju, aby pracować. Nikolaj. Otwierasz oczy i musisz je od razu zmrużyć, ponieważ zalewa cię światło sporego pomieszczenia. Stoisz tuż przy szybie, za szybą jest, która jest cała, niezbita i wypełnia ramy między, stalowe ramy między zbrojeniami i dodatkowo są jeszcze tu szklane drzwi. Za oknami, za szybami widzisz ulicę, dość ruchliwą, mnóstwo przechodzących ludzi, wszyscy zadbani i czyści, samochody, umyte, błyszczące, lakier nieobłupany, jadące powoli w długim strumieniu korka, który zaczyna się pojawiać. Pomieszczenie, w którym stoisz, wypełnione jest ludźmi. Dodatkowo czujesz pewien ciężar na biodrze. Ciężar ci poniekąd znany. Masz na sobie kaburę. Przyglądając się, patrząc w dół, dostrzegasz, że masz na sobie coś w rodzaju munduru. Jestem strażnikiem bankowym. Najwidoczniej tak. Przynajmniej tak twierdzi naszywka na twojej klapie od koszulki. No to więc spełniam funkcję strażnika bankowego, rozglądam się, czy żaden z klientów nie wygląda podejrzanie, czy nie chce obrobić tego banku. Czy jest jakieś zamieszanie albo coś w ten deseń? Nie, jest spokój. Ludzie są nerwowi, widzisz, że jakaś dziewczynka przy samej ladzie płacze i jest znudzona ewidentnie. Jej mama próbuje coś załatwić. Widzisz, że jest dość nerwowa, natomiast widzisz też, że jakiś mężczyzna stojący za nią ją lekko szarpie i każe uspokoić dziecko. Więc podchodzę powolnym krokiem i przepraszam, czy jest jakiś problem pomiędzy wami? Ależ panie władzu, żadnego problemu tutaj nie ma. Jedynie prosiłbym, aby dziecko troszkę się uspokoiło. Jest to miejsce, gdzie ludzie pracują. I chcieliby mieć troszkę ciszy i spokoju, jak mówiłem wcześniej tej młodej damie. Więc, proszę pana, tutaj o spokój troszeczkę jest ciężko, no bo ludzie się kłócą, ludzie marudzą, niektórzy mają ważne sprawy na głowie. Niech pan wybaczy temu dziecku, ma zaledwie 7 lat. Jego matka i tak zaraz skończy tą sprawę, więc proszę ignorować tą dziewczynkę. Naprawdę, nic panu przecież nie zrobi. Zresztą... dobrym miejscem na spokój to jest park bądź biblioteka, ale nie chcę być w żaden sposób niegrzeczny, więc proszę, niech pan zostawi tą kobietę i niech ignoruje pan to dziecko. Cóż, nie chciałem się narzucać, jedynie lekki ból głowy u mnie, męka mnie. I to wszystko nałożyło się, więc dam spokój, że tak powiem. Przepraszam za kłopot. Proszę bardzo, to mój obowiązek, żeby pilnować, żeby wszystko było tutaj w porządku. Nat, otwierasz oczy i w pierwszej chwili mało widzisz, dlatego że wszystko zdaje się być rozmyte. Kiedy unosisz rękę,
do twarzy dostrzegasz ku swojemu zaskoczeniu, że nie ma ona zwykłego koloru twojej skóry, lecz jest karmelowo-brązowa. A twarz, no, zwłaszcza policzki, są wilgotne. To wyjaśnia rozmycie tego, co widzisz. Po prostu oczy masz zapłakane. Dostrzegasz w ręce jakiś mokry, pomięty papier. I kobieta, która stoi, która siedzi za ladą, przy której stoisz, patrzy na ciebie z wyczekiwaniem, jakby zaskoczona, czy oczekująca, że zaczniesz kontynuować, bo wygląda na to, że przerwałaś w połowie słowa. Podaję jej ten papier, który, jak przypuszczam, jest podaniem o wstrzymanie się z ratą kredytu. I pytam, czy to wystarczy, żeby załatwić sprawę? Kiedy mówiłaś te słowa, nie zdążyłaś dokończyć, bo przerwał ci trzask drzwi. Ktoś po prostu wszedł z kopa, strzelając w sufit. Dźwięk, który jest ci skądinąd znany, jest to wystrzał dubeltówki do lobby banku wchodzą cztery osoby. Dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Jeden mężczyzna tak około 40, jeden mężczyzna około 20 lat. Jedna dziewczyna wygląda na nastolatkę, a druga no, w późne lata, późna 20. Wszyscy są uzbrojeni. Czy to w jakiegoś rodzaju shotguny, czy w pistolety. I jeden z nich, mężczyzna, krzyczy na całe gardło. To napad na ziemię, psy! Po czym po raz kolejny strzela w sufit. Na czystą i wypolerowaną podłogę spadają fragmenty gipsu i połamanych paneli podwieszanego sufitu. Jedna z dziewczyn podchodzi do Lady, odpychając interesantów jednego po drugim. Widzicie, że jakiś staruszek upada boleśnie sobie, skręcając kostkę. Odpycha interesantów jednego po drugim, po czym celując z shotguna w twarz kasjerki, żąda wydania wszystkich pieniędzy. Futu. Otwierasz oczy. I widzisz wycelowaną w ciebie lufę. Broń wygląda ewidentnie na pompkę albo jakiś shotgun, albo coś w tym stylu. W każdym razie jest to broń śrutowa. Wiesz, że z tej odległości jest wysoce śmiertelna. Podnoszę ręce do góry. Chwilę. Tak jakby spoglądam w dal i szybko chcę się rzucić na ziemię pod ladę. Rzucaj proszę na zręczność. Udaje ci się. Lądujesz pod ladą. Dostrzegasz tutaj jakiś czerwony guzik, który jest dyskretnie pod ladą zawoalowany. Natomiast krzesło, na którym chwilę wcześniej jeszcze siedziałaś, w chmurze rozerwanych kawałków pierza, właściwie nie jest to pierze, raczej jakaś syntetyczna pianka, szmat i drobin plastiku, zostaje z niego tylko same nogi. Naciskam ten czerwony guzik. Słyszysz nagle, jak rozlega się swego rodzaju alarm, pojawia się czerwone światło. Nie widzisz, co się dzieje, natomiast słyszysz wystrzały w sufit, krzyki ludzi. Natomiast reszta. Widzicie, że w momencie, w którym drzwi się zamknęły,
i alarm się rozległ w banku. Napastnicy zaczęli panikować, zaczęli strzelać. Dwoje miało pistolety maszynowe i zaczyna z nich strzelać. Krótka seria trafiła między innymi w staruszka, który pada na ziemię i krwawi bardzo mocno. No cóż, że ja tutaj jedyny mam broń, to zaskakuje za jakieś, że tak powiem, ochronę. Po prostu cokolwiek, czy to będzie stół, czy to będzie krzesło, czy to będzie jakaś reklama nowej pożyczki, czy bądź kredytu. Wskakuję za to, przyklękam i prowadzę ostrzał do tych osób, które są najbliżej i mam jak najłatwiejszy cel, a poza tym mam jeszcze świadomość jako ochroniarz i mając przeszkolenie, żeby nie trafić żadnej osoby postronnej. Widzisz, że po twojej prawej ręce są dwie donice z takimi jakby palmami. One są dość wysokie. Wielka kanapa i stolik dla oczekujących na obsługę interesantów. Możesz się rzucić w tamtą stronę, niemniej jednak będzie to wymagać rzutu na zręczność. Problematycznego. A te donice są blisko mnie? No jakieś 2-3 metry. Skoki przeturlać się. One są jakby razem. Jest donica, kanapa, donica, stolik, kolejna kanapa. Dobra, wybiorę kanapę. Rzucam. No udaje ci się bez problemu. I więc i przyklękam i chcę, żeby tylko były widoczne moja głowa, ręka i mój pistolet i strzelam do tego, co postrzelił staruszkę, a jeżeli starczy mi jeszcze tury, to chcę jeszcze kogoś postrzelić w rękę, człowieka ze strzelbą. Dobywasz broni, którą masz przy pasku. Okazuje się, że jest to 38. Najbardziej babska broń, jaką mogłeś w życiu oglądać. Po czym możesz oddać 2 strzały. W kogo? No widzisz tutaj przede wszystkim jedna dziewczyna, ta młodsza, czarne włosy, blada cera, skóra, ćwiekowane spodnie, płaszcz, wysokie buty, stoi przy ladzie i tam jest za dużo osób postronnych. Jeden facet, starszy, też ze strzelbą, właściwie dwururką, pilnuje drzwi. Młodszy mężczyzna oraz ta kobieta, która jest trochę 20+, są na środku pomieszczenia mniej więcej, ale też przy ludziach. No cóż, to na początek chciałbym zdjąć tamtego z dwururką, bo... Nie, chwila, powoli. To kto miał pistolet maszynowy? Któraś z tych dziewczyn, tak? Starsza dziewczyna i młodszy facet. Dobra, to chcę postrzelić tego faceta co najmniej z 2 razy, żeby stracił panowanie nad swoją ręką, po prostu żeby tak... Sorka. Chcę go tak postrzelić, żeby dłoń wypadła mu z... Znaczy, żeby broń wypadła mu z ręki. Z dłoni. Okej. Okay. Biorąc pod uwagę, że jest wśród ludzi, to będzie plus 20%. Biorąc pod uwagę, że celujesz w konkretne miejsce, to będzie plus 40%. To daje razem plus 60%, czyli utrudnienie podwójne do strzałów. To będzie... trudne. Okej, okay, ale pistolety mam na poziomie 4. To obniża poziom? Suwak nie działa w walce. Poza tym nie masz pistoletów na 4. Aha, czyli my gramy na tych innych kartach, tak? Znaczy, bo w mojej karcie Tomiego to mam na pistolety na 4. Ale Tomiego tutaj nie ma. Aha, no dobra. To rzucam. O, kuźwać. Przy pierwszym strzale, po pierwsze powinien rzucić 2D, a nie 3. Przy pierwszym strzale 38 się zacina. No, pięknie. Stało. I słyszysz taki klik. Nabój nie wysuwa się z komory.
Przekręcam magazynek. Niemniej jednak zaciął się, więc będziesz musiał poświęcić na to całą turę. Kolejną. Cholerna firma ochroniarska, no taki szajs. Chowam się z powrotem za kanapę i majstruję przy swojej broni, żeby ją jak najszybciej odblokować. Ja chwytam tę dziewczynkę, która jak przypuszczam jest córką kobiety, w którą się wścieliłam, bo przypuszczam, że jesteśmy w chmurze tornada nasze postacie i przenieśliśmy się do tego dnia apokalipsy. I razem z tą dziewczynką padam na ziemię i próbuję ją odciągnąć gdzieś na bok, gdzie będziemy względnie poza zasięgiem strzałów. Udaje ci się dostrzec załom lady. Będziesz w tym miejscu relatywnie bezpieczna. Metalec? Mhm. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Kieruję te słowa do kolesia ze strzelbą i staram się go obezwładnić. Jest to sztuczka na dwa sukcesy. Nie masz tej sztuczki. Więc... Dani mu! Sorry. Więc po prostu chcę mu przywalić piąchą w nos. Dobra. Jak rozumiem, są blisko. Dobra, rzuć. Rzuć proszę na bijatykę. 3D20. No i wyszła 20. Facet odwraca się. Nie udaje ci się rozkwasić mu nosa, za to podbijasz mu oko. Ocierając knykciami o jego policzek i czujesz, jak uderzasz w kość. W tym samym momencie widzisz, jak on podnosi rękę, w której trzyma pistolet maszynowy. I naciskając spust, z point blank, z przyłożenia, ładuje ci w klatę półmagazynka. Au.